Bauhaus w Dessau. Legendarna konstrukcja z kamienia, stali i szkła. Zniesiony ponad 80 lat temu budynek służył jako siedziba uczelni. Dziś uchodzi za arcydzieło w historii architektury. W 1925 roku architekt Walter Gropius przeniósł swoją szkołę rzemiosła, sztuki użytkowej i architektury Bauhaus z Weimaru do Dessau. Na zaprojektowanym przez niego osiedlu dla mistrzów mieszkali też Paul Klee, Wasyli Kandinski i Oskar Schlemmer. Celem było zintegrowanie architektury i sztuki przy pomocy nowoczesnej techniki i stworzenie funkcjonalnych i niedrogich mieszkań. Plany te okazały się jednak utopią. W 1932 roku nazistowskie władze miasta zamknęły szkołę. Jednakże jej dziedzictwo przetrwało do dziś.